W lipcowy poranek na albańskim placu targowym posłanka Ewa Szymańska i Teresa Zembik rozdawały gazetki, ulotki promujące kandydaturę Andrzeja Dudy na prezydenta RP. Do drugiej tury wyborów pozostało już tylko kilka dni. Są to bardzo ważne wybory dla partii Prawo i Sprawiedliwość. Więc w myśl zasady wszystkie ręce na pokład, w rozdawaniu ulotek pomagali też członkowie lubańskich struktur tej partii. Akcja promująca Andrzeja Dudę ogólnie spotkała się z życzliwym przyjęciem lubańskich kupców. Szczególnie dlatego, że obydwie społeczniczki znane są mieszkańcom z wcześniejszych kampanii. Szanowni Państwo, dzisiaj robimy kampanię wyborczą w Lubaniu. Odwiedziliśmy miejskie targowisko, gdzie rozdawaliśmy materiały wyborcze, rozmawialiśmy z ludźmi, z kupcami i z klientami, którzy przychodzili na zakupy. Cieszę się, że nasze materiały wyborcze cieszyły się wielkim powodzeniem. Zapraszam wszystkich do wyborów, bo nasz prezydent Andrzej Duda jest gwarantem osiągnięć, które już mamy. Wiek emerytalny nie zostanie podwyższony. 500+ zostanie utrzymane. Trzynastka, czternastka. Wszystkie te przywileje, które już Państwo macie, zostaną utrzymane. Walka z koronawirusem pokazała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości razem z prezydentem Andrzejem Dudą świetnie sobie radzi w trudnych sytuacjach. Dlatego zachęcam Państwa do pójścia do urn. My musimy wygrać te wybory. Głosujcie na Andrzeja Dudę. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda, krwi nie da się wyprodukować. Żeby była, dla dziadka, dla ciebie, dla nas, trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie.